Siemaneczko. 28 już nie ma, pojechała, dzisiaj była wymyta, a postanowiliśmy z młodym, że z Kamilem, z Jankiem, że nagramy, jak myjemy Ursusa. I w ogóle wymieniłem filtry, bo był dziwny przypadek, że u kolegi pojechałem orać i normalnie lek na wolnych obrotach ładnie pracował, na maksa też, a tak jak na przykład trójką orałem i tak na 1000 gdzieś obrotów, 1100, to takie dziwne przerywanie by się zapowietrzał. No ale filtry były w miarę, wszystko w miarę. Mam ten filtr wstępny. No to nie wiem. No i zmieniłem od razu mu końcówki, bo myślałem, że to jest ten problem. I chyba to było to, bo co gdzieś tak co półtora roku muszę zmieniać te końcóweczki od poloneza, bo przegrzewają się. Normalnie jak potem wyciągnę iglicę, to jest poprzebarwiane, po takie kolorowe, tęczowe wręcz. No i tak półtora roku, nawet czasami częściej, jak chodzi bardzo ciężko. Ale teraz jest więcej ciągników, to one już tak ciężko, w ciężkich rzeczach nie chodzi. Tyle co najbardziej w lato, no to w prasie, bo do prasy jest najlepsza. To nie ma lepszego ciągnika. Przynajmniej jak mam Davida, no to David jest trochę za duży do prasy. A ta Agona to sobie radzi bez niczego w prasie. No i tak jak pochodzi trochę, no to jednak te końcówki dostają, bo mi się wydaje, to możecie się zgodzić z tym albo z nie, to jest problem, że nie ma natrysku na tęki tłoka. I za wysoka temperatura spalania jest. I dlatego się końcówki przegrzewają. No ale to jest moje zdanie. To jak uważacie, to tam napiszcie w komentarzach. Daj kamerę. No jak powiedziałeś, daj kamerę. No i dobrze. No i tutaj zmieniłem ten. Chyba pokazywałem już, dołożony jest ten filterek, szklany odstojnik, żeby było widać. No on tutaj nawet filtruje. Chyba coś tutaj zostało. O, wyłapuje. No takie zabrudzenia z paliwa. Także co, dobra, odpalamy i do mycia. Koguta na maskę. Czasami używam, jak jadę z czymś szerokim. Jechałem ostatnio z mulcherem. O. Do Kunowa i w nocy wracałem, to mnie policjanty właśnie na tego koguta, że czemu nie mam żadnego światła ostrzegawczego, nie? No i tak założyłem i tak się wozi. Ciekawe jak to odpali, chociaż nie jest zimno to. No tak, nie za specjalnie, bo już trochę przykulewa, ale no to ja nie wiem czemu tak jest. Jadę tam, niczego nie rozjadę. No i zobaczcie jaka upierdzielona. Gdzieś się olej wydostaje chyba z silnika na zamach i tak rozbryzguje. No ale niech będzie, jedziemy. Nie myta cały rok. No i już kończymy. Znaczy no, jak się to mówi? Płynem ją do naczyń. Nie do naczyń, taką chemią trochę, ale delikatna. Lakier można ją śmiało. Tą blachę miałem zrobić na te i tak schodzi cały czas, kurwa, nigdy nie ma czasu. No i
jedziemy po lance, wszystko spsikane. Zobaczymy, co to będziemy, ciekawe, czy jedną ręką tam radę nagrywać i myć. Kamil, BMW-kę ci jeszcze nagram. Miało być softowane, miało być co nosowni by jezo, tu w szlaban przyjebane. No co? Chciałeś, żeby ci BMW-kę nagrać? Ja nie chciałem. No jak? Sam mówiłeś. O, taki sprzęcik. Chcę tylko ją umyć. Nawet zapierdziela, wam powiem. Nawet to idzie. Zaczniemy od koła. Może Kamil nagrywaj, bo ja tego nie utrzymię. To BMW-kę. Pierwa. Za BMW-kę? Reguluje coś? Chyba nie. Nie, to jest chyba popsute. Tu bierzesz na dyszę, albo lewa, albo prawa. A, tu się regulowało. Tu jest minus, tu jest plus. Bok został już czerwony, fabryczny podkład. Może i tak? Nie, no weno. O, za słabo trochę. Coś się zacina ta końcówka, bo... Tak? O! Słuchaj, taka, a wezmę trochę na plusa. O kur... Jednak nie, na minus. Tam to przypierdol mówię. Maksymalnie. Tak. Dobry czujnik lakieru. Zobaczymy, gdzie BMW ma szpachle. Nie ma nigdzie, wyobraź na sobie. Na pewno, zaraz się okaże. Na 100%.
Po kablach. No i dobra, po elektryce. Powinno być. Kończymy to nagrywanie. Dobra, kończę to nagrywanie. Tak jak widzicie, karczer wymiata. Ale nie zapominajcie o technice rolnej. Oczywiście link w opisie. Trzymajcie się, cześć.